Cześć, witam Was na kanale Living with Robots. Dzisiejszy gość to Zoomer firmy Spin Master. Pewnie zastanawiacie się, co to jest. Tak, Zoomer jest tak szalony, że musiałam zbudować mu zagrodę z moich gier planszowych. Włączymy tego wariata. Jak widać, tutaj na brzuszku się włącza. A on będzie szalał, a ja będę może opowiadać. Zoomerek ma osobowość szczeniaka. Jest szalony, cały czas by się bawił, szczekał. No i kocha się też pieścić. Co mamy w pudełku? W pudełku mamy słodkiego pieska, wow! Słodkiego pieska Zoomerka, który jest cały z plastiku, jest biały, ma jak widać czarne łatki, dwa oczka z LED-owymi wyświetlaczami, na których wyświetlają się jego emocje, czy jest zadowolony, czy też smutny. Czekajcie, kółko mu się tutaj zaboksowało. Ma ruchome uszka, ma fajny ruchomy ogonek, tutaj co widać, ma mikrofony. Tutaj pod brodą i na górze. Jest zwariowany, szalony. Właśnie sika. Możemy go nauczyć 15 komend. Komend możemy Zoomerka uczyć w kilku językach. My będziemy go uczyć w języku polskim. Tam pod tą klapką, którą otwierałam, żeby włączyć Zoomerka, możemy sobie też ustawić tryb języków. Jest do wyboru 3 języki. Jezu, jak on jest szalony. Ciężko w ogóle coś tutaj robić. Nutok. Czyli ustawiamy sobie język. Co jest jeszcze super opcją? Czyli to, że do Zoomerka nie musimy dokupywać baterii, tylko Zoomerka ładujemy. Na jednym ładowaniu pracuje nam około 50 minut. Jak widać, to jest dosyć sporo na to, na ile on tutaj szaleje i robi rozrubę. Dobra. Instrukcja obsługi. Jest dokładnie opisane, jak uczyć z Zoomerka komend. Tutaj mamy taki quick, czyli taką szybką instrukcję, z której możemy sobie odczytywać komendy. Co jeszcze ważne? No co? Jeżeli mu powiemy na przykład siad, no to on nas ignoruje. Aby wykonywał komendy, musimy mu nacisnąć łatek w dół. Wtedy pojawią się znaki zapytania. Znaczy to, że nas słucha, trzeba powiedzieć komendę. Wykona ją, jeżeli będzie miał dobry nastrój, jeżeli będzie miał na to ochotę, czyli jak prawdziwy piesek, szczeniaczek. Czyli nie zawsze wykonuje wszystkie komendy. No i musi być w dobrym humorze. Nieraz się zdarza, że na przykład 5 komend wykona mi pod rząd 100%, a nieraz po prostu wszystkie 5 oleje. Co jeszcze fajnego? Tutaj z tyłu na dupce, że tak powiem, ma przycisk, gdzie wykonuje losowe komendy. Jak widzicie, jest full of energy, szybko się rusza, cały ten tułów mu tak fajnie chodzi. Upsu. Dobra. Nie wiem, co to się w ogóle stało. No tak naprawdę wstałeś? Czekajcie, pomogę mu, bo nacisłam mu kisikanie, tak? No dobra, tak. Poprawmy uszko, ogarnijmy się. Dwa głębokie wdechy, ty i ja próbujemy. No tak. Dobra. Przejdźmy do czegoś bardzo łatwego. Kocham cię. Kocham cię. Widzicie te słodkie serduszka? No tak, cały zadowolony. Waruj. No super! Mądry piesek. Tak. Siad. O, za późno, nie zdążyłam. Siad.
No pięknie, pięknie siadłeś. No tak, no tak, no tak, no tak. Bawimy się? Nie? Nie zrozumiałeś? Bawimy się? Czekajcie, bo mnie nie zrozumiał, za dużo gadam. Bawimy się? O, tak, no tak, no tak. Jezus, jakie wykrętasy. No co, no co, no co, zły jesteś? Zły? Dlaczego? Dlaczego? Broń mnie. Może to był jakiś wyskok kung fu, karate, panda. Broń mnie. Broń mnie. Broń mnie. No, słyszycie jak warczy? Groźny pies. Daj głos. No super, super. To jest niebezpieczna komenda, ale spróbujemy ją wykonać. Karkołomna nieco. Zdech, pies. Wow, ale się podniósł. Czekajcie, i teraz jeszcze moja ulubiona. No co, co? No co, 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 co? Zrób siusiu. Za każdym razem mnie to bawi. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, jakie tutaj. No czemu zły jesteś? No przecież cię pochwaliłam. No co, no co? Idź spać. Nigdy nie jest na rękę. Coś nam się udało nakręcić, jak widać. Zomer jest mega szalonym psem. Powiedzmy, że nasza obudowa z gier pomogła, ale coś się udało. Także naprawdę szalony szczeniak, mega fajna zabawa. Pozdrawiam, do zobaczenia.